Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj wracamy z serią FIFA Bingo, a moim gościem będzie PLKD. Jeżeli chcecie więcej odcinków z tej serii, to koniecznie zostawcie łapki w górę. No i nie zapomnijcie zasubskrybować kanał, aby nie przegapić kolejnych materiałów. A ja tradycyjnie przypominam o promocji Zozole, dzięki której cały czas możecie wygrać konsolę PlayStation 4 Pro raz w tygodniu lub doładowania do PlayStation 4 Store o wartości 50 zł. A co trzeba zrobić, moi drodzy? Wystarczy wejść na stronę promocjazozole.pl. No i po zakupionym produkcie Zozole zachowujemy paragon, a następnie wpisujemy go w specjalnym formularzu, który znajduje się właśnie na tej stronie. Link oczywiście znajdziecie w opisie, także moi drodzy, ja Wam życzę powodzenia. No i mam nadzieję, że zgarniecie konsolę, czy to też doładowania. Trzymam za Was kciuki, no a my przechodzimy do FIFA Bingo. No i już jest ze mną Damian. Witam serdecznie, drogi Damianie. Dzień dobry, Oskarze. Dobry wieczór. Dziękuję za zaproszenie. No i co? Ciśniemy. Dokładnie. Dzisiaj FIFA Bingo z Damianem. Tradycyjnie, słuchajcie, otwieramy 10 paczek. Dzisiaj z Damianem otworzymy 3 paczki za 7,5 tysiąca i 7 paczek za 45 tysięcy. Jest duże prawdopodobieństwo, żeby trafiać czy to TOTSy, czy to te karty specjalne z Ligi Mistrzów, tak, czy Ligi Europy. Tak, mniej niż 1%. Jak mniej? Dobra, ale będzie, na pewno coś trafimy, zaufajcie mi. Ja to czuję. Bo nie, Damian, jest duża trafialność teraz. Tak. Tego się trzymajmy. Sponsorem dzisiejszego odcinka jest United. To za Cristiano Ronaldo będę otwierał paczki, więc... Dokładnie. Dzisiaj za tego Cristiano Ronaldo Damian będzie balował. No w końcu w FIFA Bingo, słuchajcie, spotkali się dwaj elitarni gracze. To prawda. I tutaj to już są pełna profeska, proszę Państwa, więc myślę, że możemy zaczynać. Na planszy widzicie, jakie karty możemy trafiać. Są tocy, jest walkout, jest 90+, można w jednej paczce tak naprawdę już zaliczyć z jakieś 3 karty, no ale zobaczymy, czy ktoś z nas będzie miał takie szczęście. Myślę, że zaczniemy od tych słabszych paczek. Dobrze. Najpierw 3 paczki za 7,5 tysiąca, no i u mnie już leci pierwsza paczka. Dobrze, też otwieram. Paczka. Powodzenia, Oskarze, no mam nadzieję, że będziemy się dobrze bawić. Przede wszystkim patrz na mnie, na tego Macedończyka, bo Macedończyk musiał się pojawić w FIFA Bingo, bo zawsze jest z nim problem. Tak jest, mamy. Co? Tak. Macedończyka? No jeśli się nie pomyliłem, jeśli to jest flaga Macedonii, to tak, ale dam sobie rękę uciąć, że to jest flaga Macedonii. No nie wierzę, a ja mam ten zawodnika z Ukrainy. Tak jest, to jest Macedonia. No dobra, Bardi, no to ciekawie. O kurde, no to masz bardzo dużą przewagę, bo to jest taki mega... rzadki zawodnik do trafienia teoretycznie z tej Macedonii. No nieźle wybrałeś, Oskar, gratulacje. I ja tak patrzę, jest United, Liverpool, Polak. No dobra, nie ma. Kurczę, no Damian, gratulacje, powiem. Dziękuję, ci. No to druga takiego paczka. Takiego Macedończyka. Tak, otwieramy od razu drugą paczkę. Nie przedłużamy. No i zobaczymy. O rany, pierwszy raz otwieram chyba paczki za monety na tym koncie. O proszę. No dobra, teraz jest Holender. Trafiłem piłkarza, który gra w zespole, który znajduje się w Liverpoolu. Czy to się liczy? Zawodnik, który co? Jeszcze raz powiedzmy. No bo Everton. A Everton to Liverpool. Everton. Dobra, to no nie zaliczamy. Nie. Szkoda. Aż tak dobrze to nie ma. Natomiast tutaj też w tej paczce u mnie żadnych zawodników nie mamy. Więc myślę, że tak możemy jest. Przejść do trzecia trzeciej paczki. Dobra, i może teraz to leci jakiś walkout. Trzecia paczka. Na razie Damian prowadzi. Niestety u mnie bez walkoutu, bez ikony. No, nie oszukujmy się, specjalnie to otwieramy po to, żeby potem było tak jest. Łatwiej. Nie, nie mów, że drugą kartę United. Trafiłeś. No nie. Ashley Young, ikona angielskiego futbolu. Oj, no to Damian mi bardzo szybko odskakuje i jeżeli nie wezmę się w garść, to naprawdę będzie problem. Zostaje, no bo ja w tej paczce... doświadczenie z Foot Champions ewidentnie. Tak jest. Teraz myślę, że w otwieraniu paczek tym bardziej masz doświadczenie. No dobra, 3 paczki za nami, chyba czas przejść do tych lepszych. Oj, to będzie mnie bolało, no ale mówię sobie, że to są twoje monety, więc... Dobra, to otwieramy pierwszą paczkę za 45 tysięcy, no i tutaj... Mam nadzieję, że mi się to zwróci. 7 paczek, 7 powinna paczek... zacząć się piękna historia. Jest, mam walkout! Czekaj, co to jest ja za mam karta? Ekrany. Hiszpania, Real Madrid. FPO, Watford, Deulofeu. Ale mam walkout. Okej, ale to co, Man of the Match on chyba, nie? To jest Man of the Match, ale zaliczamy walkout. Tak jest, jako walkout jak najbardziej. Elegancko. Ja teraz tak na szybko patrzę, United, Liverpool.
Nie mam ani nikogo z United, ani nikogo z Liverpoolu. Ja Macedończyka tak samo. nie mamy. Polaka też nie mam. No to nieciekawie, nieciekawie. No dobra, no to ja już mogę przejść do kolejnej paczki. Dobrze, damy, to jest paczka numer 5. Tak jest, paczka numer 5 przed nami, no już się u mnie otwiera. Aj, jedy. Damian już walkout ma za sobą. Ale może ekrany? Ja będą też mi mam są walkout. Ekrany, okej, okay. Może Kamil Glik? Ja mam walkout. Ja nie mam, ale mam kartę wartą 10k, więc... Ja mam walkout z Realu Madryt, jest to na was. No ale już pierwszy walkout jest zrobiony. Gratulacje. Natomiast dziękuję, z moich obliczeń to chyba ty wygrywasz 3-1, ale mam też zawodnika z Liverpoolu. Jest to Alberto Moreno, więc teraz oskakujesz mi chyba... zawodnik, dwie ikony lewej obrony trafiliśmy. Oj tak, chyba na ten, oskakujesz mi na jeden punkt teraz, tak? Bo masz 3 punkty, dobrze liczę na menu? Tak, wykreśliłem już 3 pozycje. Dobra, okej, no to przechodzimy do 6. paczki. Tak jest, lecimy. Dobra, no to 6. paczka, może jakiś pio. I jest albo walkout Totsa. Ajajaj, umówę. Jest Totsik. Oj, o mnie ekranów nie ma. Nie mam żadnego pojęcia, kto to jest. Belozoglu. 88 overalla. Okej, okay, gratulacje, Damianie. Dzięki, kurde, Oskar, ja jeszcze na plus wyjdę na tym. A tak płakałem przed nagrywaniem. No właśnie, takie były tutaj płacze. A u mnie... Ale nadal nie mam piłkarza Liverpoolu, no. Nic. No ale trudno. Kurczę, no niestety. Gość ja warty nie 35k, więc... Całkiem nieźle, całkiem przyjemna cena. No to co? Kolejna paka? A jak? Kurde, podoba, no to lecimy, podoba mi się no to ten się film. Bawimy. Teraz chyba czas u mnie na walkout. No i tak też się dzieje, jest walkout. Ale nie to. O rany. Ale inform. No, co? Inform? To będzie chyba pianić. O, pianić, okej. Okay. To nieźle. Pianić 88, no ale w złym momencie go trafiłem, bo teraz te informy... No spadły, niestety, spadły właśnie. Tak, bo jest to SBC w tym momencie, w którym nagrywamy. No, no mnie pianić tragedia 88. Niestety. No ale to ja już ten walkout mam trafiony, no więc ten pianiś mi nic nie daje paradoksalnie, chyba że tutaj jest Lingard, no i tego Lingarda sobie skreślamy. Dobra, czy coś oprócz tego Lingarda, Polak, Macedończyk, no nie ma, jak na złość, moi drodzy. No to która teraz paczka, pamiętasz? Do klubu. Myślę, że zostały chyba 3. Mhm, dobra. Albo 4. Czyli to jest 8 mi się wydaje. 8? Tak? Nie. 7? 7, 7 max, tak jest. Dobra, to lecimy. 7 rany. Paczka. Skończyło się moje szczęście. No dobra, u mnie też teraz bez łukawki. Tragedia. Nawet ekranów nie miałem. Ale tak sobie drugą paczkę średnio był. Ojeju, u mnie też. To dawajcie Macedończyka. Jest Włoch, no to SN to chyba będzie Giovinco. A ja widzę, że tutaj jej ewidentnie drop Polaków obniżyło, bo... Tak. Jest Włoch, jest Argentyńczyk, Francuz... No nie, Macedończyka, Polaka nie mamy. No i tych kart specjalnych też nie ma. A jak otwieram te paczki, to bardzo często mi leciały co chwilę te karty, no ale jak widać, szczęście powolutku się kończy. No to teraz paczka numer 8. Poczekaj. Powiadomienie. Dobrze, czekam. Tak, jestem gotowy i lecimy. Dobra, no to lecimy. Już. No i ja no bez walkoutu. Oj, u mnie też teraz bez walkoutu. Ale są ekrany i to mnie bardzo cieszy, więc niech będzie Polak. Hiszpania, dobra. Bramkarz, Casillas, dobra, coś zarobię chociaż. U mnie Rufi, aha, bo te overale teraz poszły, tak? Tak, 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 dlatego tak zwracam na to uwagę, że... 8-3, 8-4 chyba poszły, a mam też Savicia. Jest Macedończyk, proszę państwa, bez kitu. 10 tysięcy kosztuje gdzieś Rufier. Jest Ristowski, jeszcze potwierdzenie, tak jest, Macedonia. Już my dobrze znamy tę flagę. No to u mnie jest 4. punkt. U ciebie, ty masz 4 czy 5 teraz? 4. A, bo ty nie trafiłeś zawodnika z Liverpoolu. Mm-hmm. A no, więc to niech mi się teraz podoba. Się to zmieni. Paczkę no to 9. Będą... Czekaj. Ja czekam, tak czekam. Szybko. Nie ma Polaka, okej, okay, dobra. No okej. Okay. No to paczka numer 9. A my mamy pojedynek remisowy, więc robi się ciekawie. No to lecimy. Otwiera się u mnie paka. Damy nie ma walkoutu, to dobry znak, bo u mnie też nie ma walkoutu. Jak nie ma walkoutu, to chyba trzeba liczyć super, na Polaka. Super, company. Okej. Okay. No i tutaj jest Franco, SPD, AS Roma Zonzi. No będę szukał tutaj Arka Milika, Krzysztofa Piątka. W tym kierunku chciałbym pójść, ale... No nie niestety. Ma. Ani Polaka, ani Liverpoolu. Niestety, no więc moi drodzy, w tym momencie jest jakieś kombo 4-4. Tutaj, jakieś kombo musi ciąć, bo to jest ostatnia paczka, prawda? Ostatnia paczka, tak jest, dobra, obora, robimy gotowy? To, tak, no to odłożyłem. Leci, no to myślę, że jakiś walkout musi być.
Come on, nie ma walkoutu! Nie mam ekranów. Ja mam ekrany, chociaż polskie. Jest polskie ekrany! O! Kamil Glik! Co za comeback, coś pięknego. Dobra, teraz proszę na samo o zakończenie. Milika i Liverpool. No i teraz? Teraz tylko się modlę, żeby Damian nie miał ani Polaka, ani nikogo z Liverpoolu. Czekaj, zakrywam sobie ekran. Patrzę tutaj już tylko, no ja nic więcej nie kombinuję. Nie ma nikogo. Jest Polak, czyli ja mam piąte skreślenie. Był walkout, to mnie był zawodnik Liverpoolu, United, Polak, no i Macedończyk. Dwa razy chyba Polaka wymieniłem. No niestety ale wygrałeś. 5 punktów u mnie. U ciebie 4 punkty, Damianie, tak. Potwierdzasz? Mam nadzieję, że jak będę montował, to Damian nie będzie tak, że nie zauważyłeś kogoś. Nie, wydaje mi się, że nie. Niestety. No. Kurde. No, dla kogo stety, dla kogo niestety, to wiadomo. No ale, drogi Damianie, chciałbym ci serdecznie podziękować za przyjęcie zaproszenia do tego odcinka. Dziękuję, trochę mnie bolało, ale coś tam mi wróciło, więc nie ma tragedii. Nie było najgorzej, także link do Damiana oczywiście też macie w opisie. Zapraszam na mój kanał, ostatnio właśnie wystartowałem, zbieram nowych widzów, więc mam nadzieję, że mnie polubicie. Tak jest. Dokładnie, także wbijajcie do Damiana, no i też wbijajcie na promocję Zozole, do której też macie linka w opisie. My się z wami żegnamy, życząc miłego dnia, trzymajcie się, no i na razie. Cześć!